chodzi. No, 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 no. I tam pan stanie na końcu, a my z pacjentem już tam idziemy. Dobrze? Bo osoby przyjrzeli z zapory czołowej zbiornika, ale też i największe straty, jeżeli chodzi o powierzchnię, to, są największe gminy, Muchacz, Stoniec, potem będzie beneficjentem wszystkich zysków, jakie będą wynikały z tej zapory. Co widzimy po lewej stronie? Po lewej stronie widzimy dwie wieże związane z gospodarką wodną i z elektrownią. Pierwsza wieża, jakby tam dalsza, to jest wieża ujęciowa i to od tej wieży w tą wieżę wpływa przy normalnej pracy zbiornika. Wpływa woda, jest taka sztolnia, co państwo widzieli na coś oglądali sobie tam. Jest sztolnia, przez to z góry 7,5 metra średnicy. Woda wpływa do elektrowni, tam przechodzi przez turbo zespoły, wypływa na dolnym stanowisku i to jest normalna praca zbiornika. W przypadku zagrożenia przeciwpowodziowego lub ewentualnie, jeżeli przychodzi woda brudna, która może w jakiś sposób wpływać na uszkodzenie turbozespołów lub okresowe remonty, okresowe przeglądy na turbinach, to wtedy zamykamy wieżę ujęciową, otwieramy tą wieżę bliższą, tak zwaną zrzutową. Tak samo podobny układ jest jakby rozwiązania, też sztolnia przez to wzgórze i woda wylatuje przez ten most, na którym staliśmy. I to jest układ taki, że przy powodziach tą sztolnią będziemy ratować się rzucać. Mogę mieć pytanie? Oczywiście. Proszę powiedzieć, w jaki sposób mieszkańcy terenów położonych poniżej zapory będą powiadamieni o tym, że właśnie zrzut wody nastąpi? Nie? I w jakiej ilości, ile będzie trwał? Czy to będzie na przykład system alarmowy, syren, tak jak jest to w Kętach? Jest, na każdym zbiorniku jest wymóg. No ale to można... Jest wymóg, tak zwany system ostrzegania. System ostrzegania będzie jakiś. I jest system w tej chwili... opracowany już są wyszczególne miejsca, w których będzie syreny, będą sygnalizatory dźwiękowe, które będą informowały mieszkańców poniżej o nienormalnych rzutach. Ponieważ tutaj w ramach instrukcji eksploatacji tego zbiornika ustalony jest tak zwany zrzut bezpieczny, to jest 240 metrów sześciennych na sekundę, który gwarantuje, że nic się nikomu nie stanie. 240 dla zobrazowania to jest taka woda, która mieści się w korycie. Ta, która nie wychodzi na międzywale, to wtedy już jest woda, nazwijmy, powodziowa. Natomiast ta, co się mieści w korycie, to jest woda bezpieczna i ona może spokojnie zostać, jest zrzucona przez nas i spokojnie jakby dalej przemieszcza się aż do Skawy i Skawy do Wisły. No i to jest, myślę, że w przypadkach, kiedy następuje powódź, jak była w 2010 roku, były przypadki takie, że zrzucaliśmy więcej, w związku z tym wtedy oczywiście działa cały sztab kryzysowy, wszystkie poszczególne organy pracujące w ramach tego sztabu są jakby beneficjentami całej tej akcji powodziowej i one między innymi ostrzegają wszystkie gminy, wszystkich starostów, wszystkich wójtów, wszystkich sołtysów, że w okresie takim a takim będzie zwiększony zrzut i w związku z tym proszę zadbać jako samorządowcy o zabezpieczenie ludności przed ewentualnymi zagrożeniami. Jako kinoman filmów katastroficznych, tych takich, gdzie powiedzmy z różnych względów technicznych albo terrorystycznych dochodzi w ogóle do takiej globalnej katastrofy, co zostanie zalane? Dokąd? Powiem tak, trudno sobie aż to wyobrazić. Powiem tak, trudno sobie wyobrazić, na ten temat mówię. I to między innymi, jak pan wójt poruszył ten temat, drugim takim elementem jakby
zabezpieczającym zaporę, nie mówię o zagrożeniu terrorystycznym, mówię o zagrożeniu katastrofy budowlanej, jest ten jazd, który Państwo widzą po prawej stronie, jazd, który zabezpieczy nas przed ewentualną katastrofą tej zapory, czyli przez przelanie przez zaporę. Bo on ma, jego wydatek jest taki, że do tej dwukrotnie większy niż dopływy, jakie były historyczne i nawet współczesne do zapory. A teraz takie realne pytanie, bo wiadomo, że zbiornik będzie miał funkcję rekreacyjną i sprzęt wodniarski będzie mógł z niego korzystać. Do jakiego miejsca orientacyjnie będzie możliwość dopływania? 150 metrów od zapory. 150 metrów, czyli to będzie gdzieś tam na poziomie tego małego cytelu. Na tym zwężeniu, no, tak, na tym. Tak, wodniakówka będzie wyznaczony wojami, pas zabezpieczający przed nieszczęściem wpłynięcia jakiegoś obiektu już w strefę zapory. A ten slip z rybaczówki też będzie dostępny dla turystów? Tak. Można będzie tutaj jakiś jacht? Jest w ramach programu, który już gminy przygotowują zagospodarowania terenów wokół zbiornika, jest przewidziane też wykonanie paru slipów dla właśnie możliwości spuszczania łódek prywatnych do jeziora. Ja myślę, że w perspektywie otwartości RZGW ale też te tereny zostaną udostępnione dla zawsze wprowadzają i dochodzi nam jak zawsze temat, tak było w 10 roku, jak teraz w 14. Niestety wszystko jest przenoszone z bardzo wiele ilości nazwijmy śmieci, to jest głównie drewna, drutków, jak i butelek, plastików. To niestety praca dla tym roku po opuszczeniu tego zbiornika do zera. Myślę, że w przyszłym tygodniu już zaczynamy z pierwszą akcję czyszczenia.